Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Badairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Outriders. Zanim pojedziemy sobie może... pojedziemy sobie dalej tam ten las, to wróciłabym się jeszcze w jedno miejsce, a mianowicie w tam do tych... szykuję ciężarówkę... gdzie są ten... Tak, to do tej całej... tego bunkra Outridersów. Chętnie by tam podskoczyła. Zobaczyła, o co chodzi, bo tam nam, wiecie, zostało nam to do zrobienia tam. Zobaczymy, dostaliśmy coś tam, jakiś klucz czy coś takiego, żeby sobie wyjść zobaczyć, co tam jest do kolejnych drzwi. A potem polecimy sobie główny wątek dalej. Wow, a cię długo wczytuj. Wtedy masz syndrom Fallouta, gro. No co ty? Syndrom Fallouta. Dzień dobry. Mapa. Poproszę. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu to było? Aha, gdzieś tu musimy. I może mnie mam ten, poprowadzą. Tam chyba mniej więcej... jakoś to powinno pójść szybko. Chyba, że ktoś tam wyskoczył. Ale nie, wszystko mamy wyczyszczone. Wydaje mi się, że jak wszystkich wyciechamy, to tam się potem nie pojawiają ci przeciwnicy. Chyba. Przekonamy się zaraz. Tak zatrzymi się randomowo. Dobra, czy są jakieś stworki, potworki? Hello? Chyba nie. A jednak! Niespodzianka, kurka wodna, patrzcie. Tego to ja się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, robaczków. Fajnie, że ja coś widzę. No to tego, żebym się nie spodziewała, ludziska. Że te moje potworki skoczą, no ale przynajmniej jest co robić. Wiesz co wybić. Mogło być, wiecie, gorzej. Jak te moje pistoleciki. Jakoś na razie nie chcę ten ulepszać tych rzeczy. Gdzieś przydałoby mi się ten pistolecik. Pistoleciki te legendarne. Może ulepszyć. Wciapnę. O, nie spodziewaliście się mnie, co tu? Plujące. Nie przepadam. Ale one za mną, owszem. One mnie uwielbiają po prostu. Wszystko na razie. Ale już coś skacze, już widzę.
Teraz już się nic nie dorobiłeś. Nigdy nie podziękowałam za przebudzenie mnie. Myślałem, że nie do końca postrzegasz to jako przysługę. Chyba jednak wolę być przytomna, bez względu na okoliczności. Nie każdy by się z tobą zgodził. Ale to było otwarte wcześniej. Czym właściwie zajmowaliście się z Jane, kiedy mnie znaleźliście? Szukaliśmy technologii w starych ruinach. Wcześniej myślałem, że przekopałem pół planety, ale znalazłem niedawno stare zapiski ojca. Wiem, że tu byłam, ale tak... Opisał w nich swoje pierwsze miesiące spędzone na Florę. Patrzę i nie wiem, co patrzę. Opóźnienie lądowania i niepokój związany z wysłaniem Outriderów na powierzchnię. No tu jest to było. Niepokój? To znaczy? Przecież taki był główny cel Outriderów. Tak, ale gdy ale to okazało się, że na planecie nie ma dogodnych warunków, i urwało. Sposobu na zabranie was z powrotem na Flores. To byłaby prawa w jedną stronę. Ta. O, zrespiły nam się skrzyneczki. Znaczy skrzyneczka. Ale nie dziwię się. To tłumaczy, dlaczego Maxwell tak opierał się na to zielone światło, bez względu na wszystko. Tak, nie znałem tej historii. Ale uświadomiłem sobie, że ten Maxwell... Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. Co tam będzie za tymi drzwiami? Skarby. Trzecie skarby. No i co? Nic. Jakieś zejście na dół. Kogoś tam przetrzymujecie? Nie. Tę skrzynkę macie? Tak. Z zielonym chłamem, proszę, weź sobie. Jeszcze tu pozerkam. Oczywiście jest coś. Butki. I co to masz? Córka Jacka Tannera, Sara. Wygląda na to, że zajęła to miejsce, dowodząc resztką Outriderów. Była jedną z tych, którzy stanęli do walki, gdy... W lesie. No i tak idziemy do lasu, więc spoko. Ocaliła życie wielu Outriderów, ale... No to spoko, to i tak wybieramy się w tamtą stronę. Zwróci na to, że wylądowali w tym bunkrze. Jej ostatni wpis mówi o tym, że poszła do lasu w poszukiwaniu męża i syna. Sama? Chyba nie liczyła na to, żeby tam przetrwać. Nikt z nas nie przyszedł tu licząc na przetrwanie. Jeśli zginęła, to postępując tak, jak Outriderzy powinni. Przekraczając granice nieznanego. Dobra, na razie skasuję to. Miała zakończyć okres służby na nogach. Jak zwykli mawiać. Wy naprawdę pochodzicie z innej epoki. No, najwyraźniej. Dobra, wracamy się do tego naszego głównego miejscówki naszej i chyba nie w tu, kuźwa, nie trafiłam. Nie, nie tu. Nie, oczywiście, że nie tu. Ale spoko. No i teraz możemy się udać. Las. Las, tylko jeszcze zadanie sobie. Ten osąd, straszne ruiny. Dobra, jedziemy. Jedziemy w stronę lasu, bo i tak mamy. Tu. No nie. Otóż mamy te właśnie tutaj. Nieznany region. Co tam nas czeka? Nowej miejscówce. Mój Boże, musimy o tym powiedzieć Goodman. O czym? Nie wierzę, że przez te wszystkie lata żyliśmy obok obcej cywilizacji. Wow. Czy to nie my jesteśmy obcymi? Szkoda, że nie jaskiniowcy. Te ruiny są starożytne. Jeśli takie istoty jak tamta wysłały sygnał, to nie stąd.
To skąd? Na pewno zmierzamy w dobrym kierunku? Szczerze ci powiem, że nie wiem, ale umieszczając odbiornik powyżej linii drzew, powinniśmy znów złapać trop. Znam jedno miejsce. Dajcie radio, zabiorę was. Gdzie twój? Aha, już jest. A to oni pewnie tu sobie mieszkają. Chyba. A tobie co się dzieje tak z tego, że jakby ci nie wiadomo co się robiło? Jejku, jejku, no po prostu jednym słowem. Dobra, co my tam mamy po kolei? Oczywiście jak zwykle muszę szybko zerknąć. No po prostu norma u mnie. Jest, aha. Ja sprzedałam telefon. Broni. Tak. Ja dobrze patrzę? No tak, dobrze patrzę. To mamy od shotguna, do tego mamy... I to powinno mieć... To... To jeszcze też muszę dać ponad tego co widzę. To... to... Jeszcze zadawane obrażenia elitarnym przeciwnikom. Potrzebna rzecz. Bo tam wydaje mi się, że tam ten jeden taki, żebym się tak niemiłosiernie denerwowała. To dlatego, że właśnie tamten elitarnym. I tyle. Dobra, mamy co tu mamy. Jak to wygląda? No, jakoś wygląda ta mapa. Dobra. Ktoś coś, jakieś zadanie? Nie. Wszystko mamy, no to lecimy. Coś tu było? Aha, nie, to do teleportacji. To w tych ruinach znalazłem Augusta. Gdy Scarlock się o tym dowiedział, Augusta. Swoich wojowników, chcąc pojmać kolejnych tubylców. Jego ludzie wciąż mogą się tu kręcić. W tej chwili Kang. A jak wyglądają? A jak wyglądają? Zaraz się przekonasz, kuźwa. Kto wy jesteście? Łamacz kości. Raper. Czyli ci sami, co mieliśmy wcześniej. Co ty mi rzucasz? Nie rzucaj mi granatami, jestem grzeczna. W miarę grzeczna. Aha, leci. Nie ma odporności na ogień. Nie ma to tamto. Chodź, spłoniesz również. Dobra, lecimy, nie będę się bawić. Tu ktoś jest? No ciekawe skąd żeście się wzięli. Co to za oszustwo? Ale spoko. Nic się nie dzieje złego. Simu biały. Co za Simo? Łącie. O kurde, zablokowaliście mnie po przejściu. Aha, to jest jakiś ten. Czekajcie, bo ja nie widzę, gdzie ja idę znowu. Dobra. Aha, pewnie kolejny ten, tak jak mówiłam. Jakiś elitarny przeciwnik. Przeciwnik, Jezus Maria, no nie mi w twarz, no. No gdzie ty? Przyklij mi się do tego. Gdzie idziesz? Stój! Ja muszę ci pół magazynku pakować, albo nam lepiej cały.
Zajebisty. Wow. Kwas mnie gryzie. Aha, bo ma jakiś ten... broń jakąś ma i zdech pies. Jak nie mogę, jak mogę, byś mnie nie... byś mnie nie oszukuj. Masakra. Trujący miał, no kurczę, no co ja zrobię? Nie zrobię, oczywiście wszystko na nowo. Normalka, wiecie. Dobra. Puszczajcie mi. Ale nie wszystko naraz może, co? Co to za wślizg miał być? Trzeba tak najlepiej zrobić, żeby nie zabrali mi wszystkiego życia. Żebym ja tak mogła się mniej więcej ubronić trochę tam. No i oczywiście ja się muszę zwiesić na wszystkim. Puśćcie mnie, puśćcie mnie, bo ja nie umiem grać. Teraz jakiś niebieski przedmiot dropnął. Poczekaj, poczekaj. Czemu to coś ma, kurde, mrożenie? Jakiegoś, bo coś... mrożenie. Moja kolej, będziemy tak na zmianę się bawić. No, twoja kolej. Spłoniesz za milion razy. No i tak już masz trujące pociski, to co ci się marzy? Gdzie uciekasz? Chodź tu. Wow, ale mnie tam piorą z lekko. O, prędzej. Trochę masz wolny timing. Jakby tamci do mnie napidzilali, no to bym miała spoko. Może nie będę już tak napędzinać tamci? Okon spłonie, nie bójcie się. No, strzel sobie. Moja kolej. Bezstresowe granie. No i co ci doda? Dobrze ci, gościu? Chyba źle ci, co? Coś ci to nie idzie. Ja cię mogę przetrzymać przed chwilę. Dam sobie radę. No. Moja kolej. On raczej się nie umie leczyć, no nie? No płoń już. Dobra, niech ci będzie ten jeden cios. Tyle to ci... Jezu, ile ich dużo jest. Co to ma znaczyć? Najpierw bym się przydała, szczerze. A zaraz dostaniesz w ciery. O, jakiś...
Czy tysiące coś? Pokaż swoją głowę. No. A, kurde. Wow, teraz jak ja mam ten snajperkę taką, to oni mają w nosie, nie będą się pokazywać. No. Mhm. No. Come on, kto następny ty? No. 4 kwas zostało. Skąd? A, kurde, wychylił się. Wasz kolega się wychylił niestety. A, kurczę. Mogło to być trafione. To też za pierwszym razem mogło być trafione. Dobra, to snajperka, jak widzicie. A, kurczę. A. Może być. Tam coś jest. Tylko nie wiem, czy z tej strony się da podejść tam do tej skrzynki, czy... muszę od innej strony gdzieś... Kogo zaś tam niesie, co? No chodź. No kurde, miał być tak pięknie. A ty gdzie? Ulecisz mnie troszkę. Dobra, co tam jeszcze dropło oprócz tej snajperki? Kolejna snajperka. Czysta, no kurczę, trzeba by było już zostawić ten. Niestety zmienić sobie, bo to jest maszynówka. To jest 3000. Nie. Tak, lekki karabin. Pomyliło mi się, bo ten magazynek ma taki jaki widzicie. Może też szybciej będziemy ciachać. No. Widać różnicę lekką w obrażeniach. Dobra, czy coś tu się nie chowie? O, chowie się. Dobra, po drugiej stronie coś... nie. Dobra, no. Też raczej nigdzie nic, raczej też nigdzie nic, tu też, dobra. Wróciliśmy sobie drogę. Okej, okay, tam mamy ten... miejscówkę, tu jakieś zadania są... Aha, tu jest tropienie. A tam jest lis gończy, na razie to zostawiam. Dobra, może być ciekawie. Nie, nie chcę się to... Chciałam sobie uzupełnić amunicję, no... Dobra, lecimy dalej. Dostaniemy coś fajnego, dropnie nam jakaś fajna ten... Brońka fioletowa znowu, może jakaś legenda znowu. Za milion lat, już by wiedział. Cy! Jak się w ogóle cofnął, co to miało być? Aha, mamy jakiegoś... Łezu, ognistego gościa. Gdzie ty jesteś, ognisty gościu?
odejść od tego ognia. Ognia piekielnego! No weź się spierdal... Przepraszam, spierdzielaj pan z tym ogniem. Co to kuźwa? To jest jakieś kuźwa naprowadzone ma to coś. Uciekam! Sialala! Muszę sobie życie zregenerować troszkę. Co mnie zaś od tyłu? No oczywiście, że mnie ktoś od tyłu, no to jest normalka w tej grze. Zawsze od tyłu. Nie dadzą człowiekowi spokojnie żyć. Gdzie idziesz, debilu? Chodź, tu jestem. No chodź tu, no musimy trochę potańcować, bo to ty wiecie. Żeby ten ogień mnie tam od tyłu nie wziął. Trzeba ruszać dalej. Jezu, on mnie tu weźmie, ten ogień od tyłu. Weź, niech ci się życie odnawia. Aha, drugi ogień. Pogrzało cię, gościu. Chodź tu! Gijże. Oszuście ogniowy. Dawaj fanty jakieś. Dobra, coś tam drobną. Dobra, teraz bezstresowo. Mam nadzieję. Tam jak się schował tam. A pff. No wiesz ty co? No wiesz ty co? Co to za chmurki gazowe? O Boże. Se bąka puścił, kurde. Co to ma być? Chodź tu. No i nie, po co, na co? Muszę sobie jakąś statystykę lepszą dać, jakieś podpalające. Do tej broni. Ktoś coś jeszcze dropnął? Nie, pewnie. Ale tam chciałam jakąś skrzynkę wesołą. Oho, ho, ho. Nawet nie jedną, ale... Ej, nie! Zamrozili mnie! Nie no, to ja spierdzielam stąd. Nie ma opcji. Nie będę się męczyć z gościem. Najlepiej tych... Jezu, on tu już jest! Co to ma być? Jeszcze powiedzcie, że on jest jakiś kwasowy. Jak leci! Ja cię kręcę, gościu! Nie, nie mruź mnie! Ja wiem, że zima nadchodzi, ale dajże żyć człowiekowi. Zanim sobie nie utenteguję tego. Mogę przez ścianę? Jezu! Nie, nie, nie. Chodź, będziemy się biegać dookoła murków. Co to miało być? Co za cwaniaki mnie tam gryzą? Kurde mać. Gniżesz, kurde mać. Dostałeś po twarzy, odejdź. Nie, odejdź z tym mrożeniem człowieka. I tak mi coś... No, zamraża mnie. Jezus Maryja, mrozice mnie puścił, kuźwa mać. Odejdź, 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 jejku. No Boże, to się mogło źle skończyć. Bardzo źle. Chodź, mrozico. Kuźwa, tam mrozice zaraz. Nie, 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 nie. Nie, nie, weź, weź ty mi.
Weź ty mi... Proszę cię! Nie rób mi tego! Nie, odejdź. Odejdź z tym mrużeniem, panie. Coś fajnego drapło. Potem popatrzymy, wiecie, my jeszcze mamy tamtych cwaniaków, przeciwników. Nie mogą mnie zajść podczas przeglądania fantów. Dobra, już wszystko. Jejku, jakie emocje. Muszą być emocje, no co? No, nudno by było, jakbyśmy wszystko w sekundę zabijali. Wiesz, co się stało ze współbraćmi Augusta? Jest ich więcej? Pytałem Augusta wiele razy. Albo nie rozumie moich pytań, albo nie chce ci odpowiedzieć. Dobra, zerknijmy, co tam dobrego niebieskiego. Niestety dobrego niebieskiego. Dobra, to do kasacji. Kasacji, budki Jezus Maria. No nie no, zostawię sobie te oś 900. 900. Muszę sobie ten. Mamy coś. 400. To tak. Strzelba. I ta strzelba. W którą stronę my się w ogóle udajemy? My jesteśmy tu. Idziemy potem relikty. Dobra, jeszcze chwilę popatrzymy, co tu jest. Ilu przeciwników się rzuci na mnie? No wszyscy. Boss przyjdzie. Tam jest ten pomnik przed nami. Muszę umieścić tam odbiornik. O ja cię, no tęskniłam, kuźwa. Bardzo. Nie, ani trochę oczywiście, że nie. Jakieś mrożenie mam? No jakoś ich zamrozi... O właśnie. Aż sprawdzę z ciekawości, bo nie wiem, co jest grane. Co się stało? Co ta broń ma? Spopielenie? Ja bym powiedziała zatrzymanie jakieś na chwilę, a nie spopielenie. Strasznie dużo śpiewałem sobie ten za ulepszenie, bo sprawdzałam sobie, żeby ulepszyć sobie te pistoleciki i wymaga te takie tytana. Trochę to, nie wiem, może w najwyższym poziomie będzie też więcej dropiło. Może. Pewnie tak, no bo teraz to dostajecie tak trochę, żebyście tam gdzieś tam mogli sobie coś ulepszyć. Szkoda, że nie mam czasu, by je zbadać. Może jeśli wrócimy tą samą drogą. Nie ma czasu. O ile w ogóle wrócimy. Co idzie? Wiedziałam, że coś idzie. Ty idziesz. No nie no, tą bronią to co wy? No nie, no chciałam tu na tą gromadkę dzieciaczków. Gromadka dzieciaczków. Spokojnie, spokojnie. Ej, no nie no, no nie no. Moje granie. Tak niestety bywa właśnie, że ja się zawsze muszę gdzieś wiesić. Zawsze. Chodź, ja też umiem skoczyć na ciebie, popatrz. Plujki, kurde, głupie przyszły. Nie lubię ich.
czym to jest taki, powiedzmy, lajtowy przeciwnik? Z nim nie ma jakiegoś problemu. O kurczę, nie widziałam. Tytany. No niby drobią te tytany, ale tak wiecie, parę sztuk dosłownie. Lepszy ten... Golem. A, umiejętność. No spoko, kurde, nie lubię ten. Nie lubię niższych tych sprzętów. Jeszcze te wszystkie, kurczę, te legendarne. Może kiedyś. Już by wiedział. Dobra, jeszcze tu zerknę. No i co? Nic tu nie ma pewnie, co? Ja tylko sobie beznadziejnie, bez celu. A, dobra, jest skrzynka. Z niczym. No, coś tam. Dobrze, co będzie w tej świątyni? Boss, haha. Boss. Bardzo śmieszne, no nie? Wespnij się na wieżę. Zahedi? Mam kierunek. Rozumiesz coś z tego? Nadciąga wielka burza. Ostrzeż innych. Musimy znaleźć schronienie. O kurde. Znowu? Jejku. Drugi raz mnie trzepnie i dostanę zero mocy. Usunie mi. August, co ty robisz? Jejku. Co robi twój przyjaciel? Bailey! Kurwa! Patrzcie na to dziwadło! To przez nie jest ta cholerna burza! Czekaj! To nie tak jak myślisz! August potrafi ją kontrolować! Patrz! Przecież on nam pomaga! Gówno prawda! Bailey, nie wiem, nie widzę. Lepiej opuść te broni. Nie, nie ma mowy! Już dość długo biorę udział w tej jebanej... Teraz cię wrzuci tam. Teraz wrócę do Korygiana. Żegnamy cię. Zabiorę ze sobą tego odmieńca. Chodź tu! Aha. No i co ty robisz? No i mamy przerąbane. Bailey, uważaj! Co, i teraz mam moc? Co może ci zrobić? O Boże. O nie. Jejdzie. Ruchy! Poważnie, walka z nią. Serio? No. Nie chcesz tego robić. No kurde, co to ma być? Nawet nie wiesz, jak się mylisz. Odmieńcu. No to zajebiście. Ja zostawię sobie. Odmieniona Bailey. Dobra, wiecie. Aha, nie można sobie. Nie wiem, jak nagle stałaś się alterdem, ale
Ale mi się to nie podoba. Wow, no to zajebiście po prostu. Nichuj, dobrze usłyszałam. Jakaś taktyka na Bailey? Boże. Tylko nie. Tylko nie taka sama taktyka jak na tego. Tego, jak on się nazywał, już nawet zapomniałam o nim. Był wkurzający bardzo nawet. Kurde, jak on się nazywał? Ten boss taki. Jakoś się on nazywał. Ja... Co ja robię? Bo mnie zwiesiło, kurde. No ty głupia nadęta, weźcie po cię. Dzięki. Dzięki. Kronos? Nie Kronos. Jaki Kronos? Ale ty bijesz po prostu biednego człowieka. Ledwo żyje. Ej, dupa, nie trafiłam w nic. Wydaje mi się, że będziemy sobie biegać wokół kolumny. Co ty na to? Co ty na to? Będziemy się bawić wokół kolumny? Nie ma umiejętności, ja tylko mogę umiejętności używać. No nie no, kurde, miał być koniec odcinka, muszę z nią walczyć, no. Kurde mać. Chodź tu, głupia nawiedzona. Gdzie... Trzeba ruszać dalej. No, co ty nie powiesz? No to zajebiste to sterowanie. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku spróbuję pokonać Bailey. Mam nadzieję, że mniej więcej wyjdzie mi to jakoś tak. W miarę, tak żeby się nie denerwować, na spokojnie sobie ją załatwić. Mam nadzieję, że się uda. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych znaczonkach, było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Jezus Maria, gdzie ona jest, Outriders. Ojejku. No nic, dzięki, cześć.